redakcji Bóg zna nasze czyny. Mamuś, opisałeś nam historię. A widzisz, tak się składa, że akurat tutaj mam książkę z obrazkami do tej historii. No to opowiadamy. Po pojmaniu Pana Jezusa w Getsemane i zaparciu się Go przez Piotra nadszedł czas śmierci Pana Jezusa. Bóg zaplanował to dawno temu. Jezus wiedział, że tak się stanie, kiedy przyszedł na ziemię. Wiedział o tym, ponieważ zna nie tylko myśli i słowa, ale też czyny człowieka. Przyszedł, aby odbyć karę za wszelkie zło, które ktokolwiek, kiedykolwiek uczynił lub uczyni. I nadszedł ten czas. Żołnierze zaprowadzili Jezusa do przywódców. Oni nie uwierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Powiedzieli: On musi umrzeć, bo nazywa siebie Synem Bożym. Kiedy Pan Jezus został skazany przez Piłata, dano mu do niesienia ciężki krzyż i zaprowadzono na górę, którą nazywano Golgotą. Tam Pan Jezus został ukrzyżowany razem z dwoma przestępcami. To był bardzo smutny dzień, bo nasz mistrz i nauczyciel musiał umrzeć. Muszę wam powiedzieć, że Pan Jezus wiedział o tym, co wydarzy się tego dnia. Dlaczego? Ponieważ On zna czyny człowieka, zanim jeszcze zostaną dokonane. Co to znaczy? To znaczy, że Pan wie, co zrobimy, zanim my zdążymy to zrobić. Znał też czyny żołnierzy, którzy Go ukrzyżowali. Dla przyjaciół Jezusa to był bardzo trudny i przykry dzień. Ale nie wiedzieli oni, że Bóg przygotował dla nich cudowną niespodziankę. I już niedługo nie będą musieli się smucić. Już niedługo będą mogli być szczęśliwi i cieszyć się tak, jak jeszcze nigdy z niczego się nie cieszyli. Co to za niespodzianka? Tego dowiecie się, oglądając naszą szkółkę w Wielkanoc. Szkoda, że nie opowiesz nam końcówki historii. No dzisiaj wam jeszcze nie opowiem końcówki. Końcówkę tej historii poznacie dopiero w Wielkanoc, ale za to powiem wam, skąd wiem o tym, że Pan Bóg zna też nasze czyny. A ja wiem. To jest w Biblii. Oczywiście, że tak, masz rację. To jest w Biblii. W tym samym psalmie, w którym czytaliśmy o tym, że Pan Bóg zna nasze myśli i Pan Bóg zna nasze słowa, czyli w psalmie 139. Tym razem w wersecie 16. Tam mamy napisane tak. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Zobaczcie, zapisałam sobie na kartce ten werset na kolorowo, żeby łatwiej było go zapamiętać. Oczy Twoje widziały czyny moje, czyli Pan Bóg widział wszystko, co ja robię. On widzi też wszystko, co robi Samuel i Gabrysia. I wszystko, co robią wszystkie dzieci na świecie. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe. Czyli u Pana Boga w niebie jest zapisane wszystko to, co my robiliśmy, robimy i co kiedykolwiek będziemy robić. Pan Bóg to wszystko już wie. Gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Czyli zanim jeszcze zrobimy coś, Pan Bóg już o tym wie. Oczy Twoje widziały czyny moje.
w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. To jest werset, który jest zapisany w psalmie 139, w 16 wierszu. Tak jak poprzednie dwa wersety z tego psalmu. Spróbujcie z rodzicami nauczyć się tego wersetu na pamięć, żeby zawsze pamiętać o tym, że Pan Bóg zna nasze czyny. Dlatego powinniśmy zawsze zachowywać się jak? I ładnie. Ładnie i dobrze, i grzecznie, prawda? Bo Pan Bóg widzi z nieba każde nasze zachowanie. Poznaliśmy kolejną część naszej historii. Poznaliśmy kolejny werset z psalmu 139. Ja myślę, że przyszedł czas na to, żeby porozmawiać z Panem Bogiem, prawda? Pomodlimy się. Usiądźcie, złóżcie rączki. Zamknijcie oczka, żeby Wam nic nie przeszkadzało, a jeśli zgadzacie się z moją modlitwą, na końcu powiedzcie amen. Bo amen znaczy... Niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas kochasz. Dziękujemy Ci, że Ty kochasz nas tak bardzo, że posłałeś na świat swojego Syna, Pana Jezusa, żeby On umarł za nasze grzechy, żebyśmy my mogli żyć wiecznie. Prosimy Cię, otwórz nasze serduszka, żebyśmy każdego dnia chcieli Pana Jezusa do nich przyjmować. Bądź teraz też z nami, w tym czasie Wielkiego Tygodnia i spraw, abyśmy każdego dnia mogli być bliżej Chrystusowego Krzyża. Wysłuchaj nas w imieniu ukrzyżowanego Pana Jezusa. Amen. Amen. Tam na krzyżu, tam na krzyżu, na Golgocie, na Golgocie, umarł Jezus. On zmartwychwstał, On zmartwychwstał, śmierć pokonał, śmierć pokonał, z grobu powstał, z grobu powstał. Tak prawdziwie żyje Pan. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Zaufaj Jezusowi dziś. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Zaufaj Jezusowi dziś. Tam na krzyżu, tam na krzyżu, na Golgocie, na Golgocie, umarł Jezus. Umarł Jezus za grzechy i choroby Twe. On zmartwychwstał, On zmartwychwstał, śmierć pokonał, powstał. Tak prawdziwie żyje Pan. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Zaufaj Jezusowi dziś. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Zaufaj Jezusowi dziś. Zaufaj Jezusowi dziś, zaufaj Mu. No to teraz sprawdzian. Zobaczymy, jak przez 3 dni rekolekcji słuchaliście historii biblijnej i jak potraficie dopasować obrazki w kolejności. Zobaczcie, macie tutaj obrazki w różnej kolejności. One mają literki B, F, D. Te literki nie są po to, żebyście wiedzieli, w jakiej kolejności ułożyć obrazki, ale żeby dzieci przed ekranami wiedziały, o którym obrazku w tej chwili mówimy. Dzieci przed ekranami zobaczą teraz ten obrazek na swoim ekranie i będą próbowały ułożyć je w kolejności tak samo jak wy.
a wy układajcie, który z tych obrazków był pierwszy, z jaką literką, waszym zdaniem? Od czego się zaczęła historia? Od skarbnik miał. Tak, od skarbnika, bardzo dobrze. To jest nasz pierwszy obrazek. Mam nadzieję, że dzieci przed ekranami tak samo odpowiedziały. Dobrze. Który obrazek był w historii męki i śmierci Pana Jezusa jako drugi? Tym byli... Jak Pan Jezus się modlił. Na pewno? Nie. Nic nie było wcześniej? Nie, dawał chleb i picie. Tak, ostatnia wieczerza, chleb i wino. Czyli obrazek E. Mam nadzieję, że dzieci przed ekranami ułożyły tak samo. Kolejny obrazek. Samuel z Gabrysią, szukajcie. Potem się poszli pomodlić. Bardzo dobrze, mamy obrazek. Tak, a co było potem? A potem było, jak skarbnik i żołnierze złapali Pana Jezusa. Tak, jak Judasz wydał Pana Jezusa żołnierzom. Połóż tutaj obrazek. I żołnierze pojmali Pana Jezusa. Co było później? Później Pan Jezus powiedział coś swoim panom. Później było zdradzenie. Zaparcie się, tak? A jak się nazywał ten człowiek, który powiedział 3 razy, że nie zna Pana Jezusa? Na literkę P? Piotr. Piotr, świetnie. Czyli następny obrazek to jest obrazek A. Bardzo dobrze. I ostatni obrazek, który? Pan Jezus na krzyżu. Pan Jezus na krzyżu, tak jest, bardzo dobrze. Ukrzyżowanie było na końcu. Pan Jezus umarł na krzyżu. Świetnie poradziliście sobie z tą historią. Gratuluję Wam bardzo serdecznie. No to w takim razie czekamy tylko na zakończenie tej historii i zapraszamy wszystkie dzieci przed ekrany, żeby tą historię, w zasadzie zakończenie tej historii poznać już w Wielkanoc. Do zobaczenia! Pa! Witajcie! Dziś widzimy się dosyć krótko, ale Wasza praca będzie trwała dosyć trochę. Chciałabym Wam dzisiaj zaproponować, ponieważ widzimy się niestety ostatni raz, abyśmy wykonali grę. Grę, która Wam pozwoli na dłużej zapamiętać to wszystko, o czym rozmawialiśmy podczas tych rekolekcji. Gra nazywa się Odnajdywanie Par, czyli często przez nas znane memory. To od Was zależy, jak one będą wyglądać. Jedyne, co potrzebujecie, to grubszy papier, może być Bristol, może być blok techniczny, jakiś kształt, na który się zdecydujecie, może to być prostokąt, takie ja zrobiłam, może to być na przykład kubek, który odrysujecie, bądź w związku z tym, że są to wielkanocne memory, możecie po prostu wyciąć sobie wzór jajka. Dany wzór na naszym papierze powielamy parzystą ilość razy. Ja zrobiłam 24 prostokąty, dzięki temu mam 12 par. I na tych prostokątach rysujemy wzory, symbole związane z Wielkim Tygodniem. Możecie nawiązać do tych historii, które żeśmy opowiadali podczas tych 3 dni, albo możecie w ogóle przypomnieć sobie całą historię śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jakie symbole wykorzystacie, to jest Wasza decyzja. Zachęcam Was do tego jednak, abyście użyli kredek ołówkowych. Dzięki temu nie będą one brudzić tyłów Waszych kart i będzie łatwiej można odnaleźć pary. Nie będzie podpowiedzi dla tych, którzy są co ciekawsi. Podzielę się z Wami, jakie wzory ja zrobiłam. Ogród Getsemane. Miecz, którym Piotr uciął ucho. Kostki, którymi rzucono o szaty Pana Jezusa.
kielich, symbol ostatniej wieczerzy. Kogut, który przypomina nam o tym, że Piotr trzy razy zaparł się Pana Jezusa. Pamiętajcie, żeby każdą parę zrobić, żeby każdy obrazek zrobić podwójnie. Krzyż Pana Jezusa. Napis, który znajdował się na krzyżu Inri. Miecz już był. Gwoździe. Alabastrowy flakonik. Korona cierniowa. Palma. Miska z wodą i ręcznik. Pusty grób. Chlebek. I to są moje pary. A jakie symbole Ty odnajdziesz z tych historii i w ogóle z historii zmartwychwstania Pana Jezusa? Zachęcam Cię do tego, abyś razem z rodzicami zagrał w tą grę. Może wspólnie też możecie ją wykonać. A także, kiedy znajdziecie parę, postarajcie się przypomnieć sobie, kiedy właśnie ten element był użyty w tej historii. Życzę Wam dobrej zabawy i błogosławionych świąt. Wszystkiego dobrego.